kiedy już myślałem że w sprawie ABW przeszukania u Ziobry wszystkich nieruchomości a także jego żony u Mateckiego w sprawie Salce Sonu wszystko już wiem i tak naprawdę nie muszę wam już nic mówić to nagle pojawia się on pan redaktor Mazurek który wszyscy wiedzą że jest no trochę taki propisowski ale Mazurek krzyczy do mnie Seba Potrzymaj mi piwo, bo ty kurna chłopie nic nie wiesz. Gdzie jest Zbigniew Ziobro i gdzie zabierze głos? No wie pan... Yy, to jest trochę niestosowne to jest, pytanie, wie pan. To jest bezczelne Te fałenoska po prostu kultura. Jest w szpitalu, widział pan zdjęcie Zbigniew zdaje z Zbigniew z Zbigniew Ziobro walczy o życie. Jest w szpitalu, w Ziobro i walczy o życie. A few moments later... żeby to wyrzyszyła w czasie przeszukania i umożliwić wejście takie, które będzie związane z niszczeniem budynku. Wszystkie te uprawnienia w moim przypadku zostały. Ja Wam tylko chciałbym wskazać, na co ja zwróciłbym uwagę. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu pokażę Ci kilka ciekawostek na temat właśnie tego słynnego redaktora Mazurka, który bierze w obronę Zbigniewa Ziobro, a nie tylko chroni tym samym PiS ale także zaczyna atakować dzisiejszych rządzących, którzy robią to, co robić powinni wszyscy rządzący, pokazują, że prawo jest prawem, a sprawiedliwość ma dotykać wszystkich, a nie tylko tych z drugiej strony. Jednak na wstępie dzisiejszego materiału breaking news. Informacja, która tak naprawdę zaczęsła posadza, posadami pałacu prezydenckiego Andrzej Duda podpisał ustawę o pigułce dzień po. Nie, no żartuję. Andrzej Duda nie podpisał ustawy o pigułce dzień po i można by powiedzieć: Nie, no, czekajcie. Tak naprawdę, w momencie, kiedy wy oglądacie ten materiał, to może już tak jest, że Andrzej Duda podjął decyzję. Natomiast, w momencie, kiedy ja nagrywam ten materiał i publikuję go dla Was, to jeszcze nie ma oficjalnej informacji o tym, czy Duda podpisał, czy nie podpisał. Natomiast mój materiał na temat podpisania wróć na temat niepodpisania przez Andrzeja Dudy jest podyktowany tym, że ja się znam na polityce i wiem co ten klaun zrobi e, wróć nie klaun przepraszam stańczyk zrobi Andrzej Duda wyraźnie powiedział wiele razy, że nie podpisze tej ustawy i ja wiem, że on nie podpisze, więc moje drogie koleżanki z lewicy, bo tak, ja też kandyduję dzisiaj z lewicy do sejmiku województwa dolnośląskiego, a tutaj macie moją ulotkę, miałem wam tego nie robić, ale na koniec prawie kampanii wam to zrobię, kandyduję, więc mam prawo powiedzieć do swoich koleżanek z lewicy, dziewczyny, dajcie se kurna spokój i nie chodźcie już do tego człowieka, facet, który nawet nie rozmawia z własną żoną, Dobra, raczej własna żona z nim nie rozmawia. Facet, który tak naprawdę ślini się na cztery litery każdej innej kobiety nie jest dla was, a także dla mnie argumentem do tego, żeby z nim rozmawiać. Minister Leszczyna powiedziała, jak Andrzej nie podpisze, to ja znajdę inny sposób, żeby to się zadziało. Więc dajcie sobie dziewczyny spokój, bo to przynosi wam tylko wstyd. Kajacie się przed kimś, kto tak naprawdę za kilkanaście miesięcy będzie stał tam, gdzie dzisiaj stoi pan Glapiński. Czyli w Trybunale Stanu. No dobra, jakby nie było, niedługo widzimy się Andrzej w Trybunale Stanu. Ale teraz, wracając do całej sytuacji, która mnie obrzydza i pana Mazurka, który tak naprawdę od dawna wiadomo, że jest hejterem obecnej władzy i supporterem tego, co działo się w PiSie. Ja wam tylko chciałbym wskazać, na co ja zwróciłbym uwagę. I mimo iż jego pierwsze słowa, które przed chwilą widzieliście, mają pokazać pewnego rodzaju obiektywizm, to dla mnie jest to coś w stylu, jakbym powiedział: Panie Mazurek, ja pana nie krytykuję, ja panu tylko wytykam błędy. Albo gdybym ja dzisiaj wam powiedział: Ja nie biorę w obronę ziobry, ja tylko krytykuję to, co robi Bodnar albo yy, prokurator krajowy. No przecież to jest nic innego, jak zawoalowane bronienie kogoś, to zasługuje na to, co wokół niego dzisiaj się dzieje. Dlaczego prokurator wchodzi do mieszkań, wchodzi do domów rodzin oraz tych polityków? Ano dlatego, że prowadzi, jak twierdzi, sprawę dotyczącą nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Kolejna mała propaganda, no może nie propaganda, kolejna mała prowokacja, podprogowe działanie Nomenomen dobrego redaktora Mazurka, który mówi, jak twierdzi prokurator. Panie dziennikarzu, panie redaktorze Mazurek, prokurator niczego nie twierdzi, on wyraźnie wskazuje na swoich stronach. Śledztwo jest prowadzone w zakresie Funduszu Sprawiedliwości oraz osób, które dopuszczały się malwersowania środków, które przekroczały swoje uprawnienia w zakresie wydawania i rozdawania środków. Jeżeli ślady prowadzą do prawie 300 milionów, które zginęły z tego funduszu. To ja mówię wyraźnie, weź się pan za dziennikarską robotę, a nie za hejterskie versus mateckie działanie, bo to nie przystoi dziennikarzowi z pana renomą, z pana doświadczeniem. Ach, chuj, przystoi panu, bo jest pan pisowskim supporterem, który tak naprawdę uczy się na telewizji kurskiego. Pani mecenasie, czy to prawda, że zabrano tablety i telefony z synów Zbigniewa ziobry Tak. A few moments later. Że funkcjonariusze weszli e, do teściów e, pana ministra Ziobry, gdzie były dzieci, i między innymi kazali im e, okazywać e, to, co jest na tych tabletach, tak? W związku. Sprawa jest e, dopiero na początku, to trochę dziwi to, że zaczyna się od razu z grubej rury, że w, rzeczywiście zaczyna się od przeszukiwania mieszkań polityków. Oj Boże święty, panie Mazurek, nie, nic tutaj nie jest dziwnego. Skoro prokuratorzy doszli do wniosku, że Ziobro, Matecki i inni posłowie są w to zamieszani, to nie będą zatrzymywali jakiegoś tam Mazurka i Stanowskiego, którzy stanowią plankton całej tej otoczki hejterskiej. A notabene, skoro wy go tak bronicie, to czy to nie jest dowód na to, że prokuratorzy idą w dobrą stronę i kiedyś dojdą do Mazurka? Może Stanowskiego, może innych dziennikarzy jeszcze, którzy brali pieniądze za szerzenie propagandy hejtu? Po drugie, gdyby na przykład poszli dzisiaj do płotek, do tego planktonu i powiedzmy, że poszliby do Mazurka i powiedzieli, że za to, że Mazurek wspierał Ziobrę i wspierał Fundusz Sprawiedliwości, to dzisiaj są u niego przeszukania, to oczywistym jest, że. Ci, którzy są rekinami całej tej mafijnej, przestępczej organizacji, po pierwsze, ukryliby wszystkie dowody, po drugie, spaliliby swoje dowody, a także siebie w Albanii, po trzecie, nigdy, nigdzie byśmy ich nie znaleźli, bo tak jak jeden przypadkowo polityk uciekliby do Egiptu, mając tylko i wyłącznie bilet w jedną stronę. No Notabene w Egipcie jest tanio, ciepło i nie ma ekstradycji, więc czemu ten człowiek? Pojechał akurat teraz na wakacje po wpłaceniu 100 tysięcy złotych kaucji? Hmm, ciekawostka? No właśnie, panie Mazurek, dlatego idzie się po rekiny, bo płotki są mało ważne i płotki szybciutko uciekają. Weszli mu rzeczywiście do domu, przeszukali to. I teraz, właśnie to, co rzeczywiście może budzić eee, hmm. Pewne uzasadnione podejrzenia, że to dziwne jest, to to, że całe to przeszukanie trwało, uwaga, prawie dobę, tak jak Wam mówiłem, 23,5 godziny. Jeżeli to prawda, podkreślam, jeżeli to prawda, to jest to coś zdumiewającego. Prosta sprawa trzeba znaleźć dokumenty, gdzie ziobro może mieć dokumenty. No więc, zdaniem tych, którzy przeszukiwali wszędzie, sprawdzono mu więc lodówkę. Jak wiadomo, jest to miejsce, gdzie każdy normalny człowiek trzyma dokumenty. Sprawdzono mu spiżarnie i garnki. Jak rozumiem, Patrycja Kotecka trzyma w garnkach najtajniejsze dowody przestępstw grziobry. Sprawdzono mu wszystko, jak leci: wszystkie ciuchy. Serio, panie dziennikarzu, panie redaktorze, to nawet nie jest już śmieszne. A przeszukanie posesji pana Kulczyka Świętej Pamięci w Szwajcarii, ile by trwało? 6000 metrów kwadratowych, a przeszukanie najbogatszych Polaków w Polsce, w Jachrance, w Karpaczu czy w innych kurortach, ile by trwało? Nieważne, ile by to trwało, ważne, aby zostało zrobione zgodnie z procedurą. I czasami w takich przeszukaniach czeka się na przykład na mecenasa przyjazd, bo znaleźli coś. Mają nagrane, że coś znaleźli, i czekają, aż pojawi się pełnomocnik. Albo czekają, aby ktoś pojawił się z kluczami do tajnego pomieszczenia, które przez przypadek znaleziono. Albo może czekają, aby ktoś im dał kody do dostępu do sieci wewnętrznej, bo, takie rzeczy, bo na takie rzeczy się czeka. I dlatego to przeszukanie może trwało 23 godziny, bo było tam dużo. Do odkrycia i nie chodzi o grzebanie w skarpetkach czy w majtkach koteckiej. Chodzi o to, że było dużo elektroniki, dużo sprzętu, może zapory, które blokowały dojście do pewnych sekcji. Nieważne, czy to trwało 24 godziny, czy to trwało 48 godzin. Ważne, że przyniosło już takie skutki, o których za chwilę się wszyscy dowiemy. No to teraz zobaczcie sobie taką oto sytuację, że w 2015 roku do władzy dochodzi PiS. I co robi po trzech miesiącach? Wjeżdża na chatę Grzegorzowi Schetynie, Ryszardowi Petru, Borysowi Budce i Władysławowi Kośniakowi Kameszowi. Wjeżdżają im na chatę, robią im kipisz, przeszukują ich bieliznę osobistą, bieliznę osobistą ich żon, kochanek, jeśli mają takowe. Nie wiem, to nie wchodzi teraz w sferę naszych rozważań. No po prostu sprawdzają wszystko. Siedzą tam dobę, wyjmują wszystko, pokazują. Rany morskie. Czy wiecie, co to by się działo? Czy wy wiecie, Unia Europejska byłaby już tu. Już byśmy mieli wojnę wypowiedzianą przez Komisję Wenecką, która by tu przyjechała i okładała nas pałami, żeśmy są faszyści? Tempa propaganda, no nic innego. Manipulacja, której się pan dopuszcza, jest niczym innym, jak tempom propagandą, która wychodzi albo wywodzi się wręcz z czasów kurskiego i TVP. Gdyby Prokuratura w 2015 czy 2016 roku weszła do Budki, Schetyny, czy Kosimiaka-Kamysza, którzy byli niewinni wtedy i pewno dzisiaj też są niewinni. To oczywiście byłoby to złamanie konwencji weneckiej, byłoby to złamanie praw Unii Europejskiej i wszyscy by krzyczeli, bo w stosunku do tych panów nie było żadnych podejrzeń. Ale odnosząc to teraz do sytuacji Ziobry Mateckiego i innych przestępców ze Zjednoczonej Prawicowej Grupy Przestępczej. Ma pan rację. Porównując przestępców z dobrymi ludźmi, faktycznie Unia Europejska by krzyczała. Dzisiaj nie krzyczy, bo Unia Europejska dzisiaj wie, że są dowody na to, że ziobro z kolegami wyprowadzali setki milionów złotych z instytucji państwowych. Są prawdopodobnie też dowody na to, że europarlamentarzyści wyprowadzali na wiece partyjne pieniądze z Unii Europejskiej. Dlatego Unia Europejska dzisiaj nic nie mówi, bo Unia Europejska jedyne co robi, to nam klaska. Klaska, bo wie, że tego raka wycinamy bardzo skutecznie i proszę mi wierzyć, że ten rak. Naprawdę mógł się rozlać nie tak jak polip ziobry, ale jak prawdziwy rak po całej tkance, nawet dziennikarskiej. I prokuratorzy obecnej władzy będą z determinacją szukali tych, którzy zostali przez tego raka zainfekowani. I co ciekawe, Zbyszek się pojawił nagle. Nie musiał się pojawiać, nie był wzywany. Jak sam powiedział, prokuratura też potwierdziła, nikt do niego nie dzwonił, bo wszyscy wiedzieli, że Zbyszek Ziobro jest ciężko chory, leży gdzieś w szpitalu. Się okazuje, że leżał za granicą, więc Matecki i cała banda znów kłamali, mówiąc, że leży w Polsce. I nie mówię tutaj o Mateckim bezpodstawnie, bo Matecki jest jednym z tych, którzy dzisiaj krzyczą, próbują zakrzywić rzeczywistość, bo wiedzą, że mogą za chwilę stracić immunitet. Livia. No musicie to zrozumieć, że łamiecie prawo. Nie idźcie tą drogą, nie idźcie drogą Bodnara i Tuska. A tak na marginesie, to mam pytanie. Czy na tym filmie to był Gosek? Czy Matecki, bo oni mi się zawsze mylą? Napiszcie mi w komentarzu, bo serio, nie wiem. I nie to, że chcę od was wyłudzić komentarz, po prostu cholera, nie wiem. A tak w ogóle to subskrybowaliście, komentowaliście i lajkowaliście mój kanał. Słuchajcie, zróbcie to, bo za chwilę będzie gruby materiał o jednym pośle, który płacił za zdjęcia prostytutkom. Ale do tego potrzebuję waszego wsparcia, bo podjąłem decyzję, że ten materiał wypuszczę na 70 tysięcy subskrypcji. Mam zeznania tej dziewczyny, mam dowody, mam przelewy, a ten poseł jest naprawdę grubą osobistością i będę pierwszy, który o tym powie, ale wymaga to 70 tysięcy subskrypcji. Więc wysyłajcie te moje filmy, subskrybujcie, a zobaczycie, jak posełki się bawią. Wobec trzech osób prokurator zawnioskuje o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Pani dyrektor z, z funduszu, beneficjent i jeszcze zastępca dyrektora. Wszyscy podejrzani się nie przyznali do popełnienia zarzucanych im czynów. Jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które de facto przynajmniej częściowo potwierdzają treść tych zarzutów. Mogę również nadmienić, iż całość tego materiału, już dotychczas obszernego, Uzupełnionego o bardzo obszerny materiał w dniu wczorajszym i dzisiejszym, będzie analizowany pod kątem uchylenia immunitetu politykom. Jak mówi w swoim oświadczeniu prokurator krajowy, już za kilka dni będą pierwsze wnioski o ocofnięcie immunitetu posłom. I tak. Panowie, te immunitety wam się należały, bo wygraliście. Jezus Maria, znów broszka, te premie im się należały. No dobra, te immunitety wam się należały, bo wygraliście wybory, ale te immunitety ten sam Sejm wam odbierze, dlatego że są podejrzenia i musicie stanąć przed niezależną prokuraturą, którą koalicja 15 października nie tylko zrobiła niezależną, ale zrobiła także bardzo dociekliwą. Kradliście z Funduszu Sprawiedliwości, wyłudzaliście pieniądze, albo mataczyliście w tym zakresie? Będziecie za to odpowiadać. I nie mówię tutaj o tylko o tym Mateckim, który jest słynnym hejterem ze Szczecina. Który pośrednio doprowadził do tego, że syn pani Felix popełnił samobójstwo, ale też mówię tutaj o tym duchownym, który został przedwczoraj zatrzymany w hotelu, w pokoju hotelowym z kobietą. Duchowny, który powinien żyć w celibacie, chciał wsadzić parówkę biednej kobiecie, a powinien leczyć ją salcesonem, na którego leczenie dostał prawie 100 milionów od Zbyszka Ziobry. Czy to jest coś dziwnego? No nie, nie ma tu nic dziwnego, bo przecież parówka to mięso, salceson to mięso. Kaszanka to nie kiełbasa, szwagier to nie rodzina, ale jakby nie było, chłopaki od Zbyszka dalej bawią się grubo. Wyjątkowo groteskową postacią jest żona Zbigniewa Ziobry. Patrycja Kotecka mnie osobiście próbowała zwolnić z każdej redakcji, w której pracowałem od 2007 roku i nie tylko mnie. I możemy tu wymienić bardzo wielu innych dziennikarzy, których próbowała naciskać albo próbowała zwolnić z pracy. Ale zaraz, ona cię spróbowała zwolnić z pracy jeszcze w czasach, kiedy na przykład jej mąż nie był ministrem? W całej tej sytuacji zaczyna także pojawiać się Patrycja Kotecka, prywatnie z żona Zbigniewa Ziobry. Kotecka jest przez wielu oskarżana za dziecko mafii, za kobietę, która była podstawiona Ziobrze, żeby mieć na niego haki. Nikt o tym nic nie udowodnił, nie powiedział takiego, co by można powiedzieć, że jest to dowód, więc ja nie mówię, że tak było, ale mówię o tych oskarżeniach. Ale kiedy widzę ten materiał, który widzieliście przed chwilą, pokazujący, co, co się działo z panem Stanowskim, wydaje mi się, że pani Kotecka. Mogła być dzieckiem mafii, mogła być podstawiona po to tylko, żeby przejąć władzę nad Zbyszkiem Ziobro. A to, że wykorzystywała metody mafijne do zastraszania dziennikarzy, a następnie pieniądze państwowe do zastraszania wydawców, nie jest niczym innym jak tylko układem mafijnym, za który mam nadzieję także i ona kiedyś odpowie. Ale już o tej. Parze, nie parze robiłem fajny film. Tutaj znajdziecie ten film, jest tam więcej ciekawostek o ziobrze i koteckiej, ale także muszę wam powiedzieć, że ziobro i Kotecka byli bohaterami mojej książki, którą możecie przeczytać. Tutaj macie także dostęp do tej książki, więc zapraszam Was do kupowania książki, bo wiele historii, o których tam opowiedziałem, które są tak naprawdę fikcją literacką, dzisiaj cholera zaczynają się zdarzać. Dzięki za dzisiaj i widzimy się jutro. Na razie, cześć Wam.